Śmierć to temat uniwersalny. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, jednak jest to, że istnieje wiele historii na temat domów, budynków i innych różnych miejsc nawiedzanych podobno przez duchy. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam autentyczną historię jednego z nich. Jeśli się nie boicie, zapraszamy! Historia dotyczy domu w okolicy Słupna, miejscowości między Płockiem a Warszawą. Ten dom kupiła jakiś czas temu rodzina z dziećmi. Mieszkać spokojnie się tam nie dało. W domu wciąż coś stukało, pukało, a dzieci opowiadały, że bawią się na podwórku z tajemniczą dziewczynką. Rodzina sprowadziła nawet księdza, który miał odprawić w domu egzorcyzmy i próbowała dojść historii działki, na której stanął budynek. Okazało się, że na tym miejscu stał kiedyś sierociniec. Dzieci, które w nim umierały, chowano bez pogrzebu, dlatego teraz ich dusze nękają tych, którzy w tym miejscu zamieszkali. Jest też inna wersja. W tym miejscu chowano także bez pogrzebu dzieci zmarłe w czasie epidemii cholery. Ktoś postawił w pobliżu domu krzyż i od tamtej pory się uspokoiło. Rodzina postanowiła jednak sprzedać dom. Podobno bardzo długo szukali chętnego, bo w budynku wciąż paliło się światło, bo dzieci bały się spać w ciemnościach. Nikt nie chciał go kupić nawet za 50 tysięcy złotych. W końcu zdecydowali się jacyś aktorzy z Warszawy. Po internecie krążyły nawet zdjęcia zrobione w tym domu. Grupy dzieci stojącej na pierwszym planie, a gdzieś w okolicach ich kolan pojawiała się czarno-biała twarz dziwnej dziewczynki. Jest również inna historia kobiety z sąsiedniej miejscowości. Wybudowała ona dom z mężem. Kiedy zaczęli budowę, ktoś wspominał o domu na sprzedaż w niedalekim Słupnie. Zaciekawili się, bo cena faktycznie była niska, a dom, a raczej willa, była nowa i wykończona w naprawdę wysokim standardzie. Mężczyzna odpowiedzialny za sprzedaż twierdził, że sprzedaje go z powodu wyjazdu. Kobieta na poważnie zainteresowała się domem i pojechała do urzędu gminy, aby sprawdzić, jaki jest status działki i czy wszystko jest ok. Kiedy już się upewniła i miała wychodzić, pani, która ją obsługiwała, zapytała, czy nie boi się kupić tego domu. Od słowa do słowa okazało się, że dom, mimo że nowy, to ma już swoją historię. Otóż od wybudowania nikt w nim nie spędził całej nocy. Podobno podczas budowy działy się dziwne rzeczy i budowlańcy, którzy w normalnych okolicznościach nocowali na budowach latem, w tym przypadku po zmroku, uciekali dosłownie z tego miejsca i nie chcieli nawet słyszeć o noclegu. Po wybudowaniu właściciel przespał kilka nocy, po czym zaczął intensywnie szukać kupca. Potem z każdym kupcem wartość spadała i ostatnio jego cena wynosiła 40 tysięcy złotych. Oczywiście w międzyczasie sprawą zainteresowała się telewizja. Dom miał na tyle atrakcyjną cenę, że zainteresowali się nim tak zwani chłopcy z miasta, którzy podejrzewali, że ktoś po prostu straszy właściciela, aby obniżyć wartość nieruchomości, co byłoby bardzo logicznym wyjaśnieniem. Małżeństwo postanowiło więc kupić dom i obstawić go czterema ochroniarzami. Efekt był taki, że o pierwszej w nocy tych czterech kozaków stało przy trasie do Płocka na stopa. Po tym zdarzeniu dom został ponownie sprzedany, ale podobno nikt w nim nie mieszka. Fajnie byłoby na własne oczy przekonać się, jak to właściwie jest z nawiedzonymi domami. Owszem, niektóre historie są zmyślone i wprowadzają w błąd, dlatego trzeba podchodzić do nich z dystansem. Gorzej, gdy nie ma żadnego wytłumaczenia na takie przypadki i nie pomaga nawet wizyta księdza. A wy? Boicie się, czy lubicie słuchać takich historii? Dajcie nam znać!